na krzyżu i poniósł każdy nasz grzech. Tylko kochani, Jezus, nikt nie umarł za nas. Nie umarł za ciebie Budda, nie umarł za ciebie papież, nie umarła za ciebie Maryja, nie umarli za ciebie wszyscy święci, nie umarł za ciebie Allah, ale Jezus Chrystus świadomie poszedł na krzyż i oddał swoje życie za ciebie, abyś ty mógł żyć. Amen. On to zrobił, bo Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna, abyś miał życie wieczne. To jest prosta Ewangelia, z łaski i za darmo. Niczym sobie nie musisz zasługiwać na życie wieczne, ale jedynie otwierasz swoje serce dla Jezusa Chrystusa. Otwierasz swoje serce naprawdę, naprawdę, która przyszła na świat. Jezus powiedział, ja jestem prawda, droga i życie. Tylko Jezus jest prawdą. To jest prawda absolutna. To jest prawda jedyna, która oddała za ciebie życie. Nikt za ciebie nie umarł. On oddał całe swoje życie. Jego krew została przelana do ostatniej kropli. Tylko Jezusa Chrystusa, jak przyjmiesz, będziesz żył. Nie będziesz się bał, tak jak ja się nie boję głosić tu przed wami, bo jak mogę nie mówić o miłości, która mnie uratowała? Bóg umiłował świat. Bóg cię kocha. Tak jak pokochał nas, On ciebie kocha. On chce cię uratować. Amen. Ale ty otwórz swoje serce dla Niego. Ty się dla Niego otwórz. On nie jest głuchy na twoje wołanie, kiedy nie wołasz. Kiedy nie wołasz, no to On cię nie słyszy, ale kiedy do Niego zawołasz, to ja ci gwarantuję, że On na twoje wołanie nie będzie głuchy. Kiedy zawołasz, Jezu, Jezu, skoro oni powiedzieli, że ty jesteś ratunkiem, skoro oni powiedzieli, skoro oni mają świadectwo, są tutaj na świadectwo, skoro się przedstawiają tutaj z imienia i z nazwiska, nie jesteśmy tutaj jak dziś tajniacy, nie mówimy, że jestem nie wiadomo kim. Ja wam się przedstawiam z imienia i nazwiska. Ja jestem Teresa Romanowska. Ja mieszkam w Wałbrzychu. Ja spotkałam Jezusa. I ja kocham Jezusa całym swoim sercem. Dlatego mówię o Nim tutaj i nikt mnie tutaj nie zagłuszy. Bo Jezus powiedział, że jeżeli ja Go będę głosić przed ludźmi, to On wyzna mnie przed Ojcem, który jest w niebie. Amen. My jesteśmy tutaj dzisiaj dla was. Ja nie jestem tu dla siebie. Ja was nigdzie nie chcę do niczego namówić ani naciągnąć. Ja wam przedstawiam prawdę, abyście otworzyli swoje serca na prawdę. Słowo Boże mówi, szukajcie Bożego Królestwa. Szukajcie Jego sprawiedliwości. A wszystko inne będzie wam przydane. Chcę wam powiedzieć taką rzecz, że dobrzy ludzie idą do piekła. Bo dobry jest tylko Bóg. I tylko wtedy, kiedy przyjmiesz Jego ofiarę, kiedy przyjmiesz Jego ofiarę, że On za ciebie już umarł, za wszystkie twoje błędy i grzechy, umarł, poniósł karę. Bóg darował mi karę, bo każdy zgrzeszył. Każdy zgrzeszył. Nie ma bez grzechu ani jednego człowieka tutaj chodzącego na ziemi, ani jednego, ale sprawiedliwy Bóg przyszedł na świat w postaci swojego Syna Jezusa Chrystusa i poniósł karę na krzyżu za twoje i za moje grzechy. I ja w to uwierzyłam. Ja otworzyłam swoje serce na to zbawienie. Dlatego stoję tutaj i śmiało sobie mówię do was. Śmiało sobie do was mówię, bo to jest dla was ratunek. Dlatego wołam do was w miejsce Chrystusa. Mówię, pojednajcie się z Bogiem. Pojednajcie się, pojednałam z Ojcem. Kiedy umrę, idę do domu Ojca. Nie do czyśca, do domu Ojca idę. Za darmo z łaski. Za darmo z łaski. Jest prezent dla was. Możecie go dzisiaj nie przyjąć. Możecie go dzisiaj nie rozwinąć. Możecie po prostu go zostawić. Ale możecie go rozwinąć. I dzisiaj się może dzisiaj całe niebo radować. Z jednego nawróconego ratuje się całe niebo. I w niebie jest bal. Dzisiaj w niebie może być bal. Z tego, że otworzysz swoje serce i zawołasz do tego Jezusa. I powiesz, chcę ciebie. Chcę ciebie. Chcę ciebie w swoim życiu. Bóg kocha wszystkich w Jezusie. Dał w Jezusie ratunek. Ja kiedyś byłam pusta jak gliniany dzban. Świat wlewał wszystko, co uznawałam za prawdę, bo tej prawdy nie znałam. Byłam domieszką wszystkiego.
czy dobrego, czy złego. Ale teraz kielich mój przelewa się, dlatego że mam Jezusa w sobie. Mam Jego miłość w sobie. Mam Jego siłę w sobie. Ja wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Jezusie Chrystusie. On jest moją siłą i mocą. On jest moim odpowiedzią w każdym problemie. Ja wołam do Boga, a Bóg przychodzi. Alleluja. Każda sprawa tu na ziemi ma rozwiązanie w Nim. W Nim. Po ludzku niektóre sprawy byłyby nie do rozwiązania. Żyjemy tu na ziemi, a Bóg dał ziemię w posiadanie synom ludzkim. To ludzie rządzą tą ziemią, a ludzie bez Boga czynią zło. Ale kiedy masz Boga w sobie, to nie możesz czynić zła. To niedobre uczynki prowadzą cię do nieba. To Jezus Chrystus w tobie nie pozwala ci czynić źle. Amen. Nie możesz czynić źle, kiedy przyjmujesz Boga do swojego serca. Dlatego dobrzy ludzie bez Boga idą do piekła. Ja kiedyś też myślałam, że jestem dobrym człowiekiem. Ja nie miałam takiego świadectwa jak Grzesiu, że był bezdomny, że był alkoholikiem, że był przeczołgany. Mnie się wydawało, że jestem dobrym człowiekiem, ale byłam pusta. Nie miałam celu życia. A teraz wiem, że zmierzam do Ojca. I mam cel. Głosić Chrystusa wszelkiemu stworzeniu, aby każdy mógł Go poznać. Jak poznasz Chrystusa, kiedy ktoś nie przyjdzie do ciebie i ci o nim nie opowie? Jak Go poznasz? Jak Go poznasz? Dzisiaj przybliżyło się do was Królestwo Boże. Dzisiaj przybliżyło się. Bo Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój, ale pokój, radość i sprawiedliwość w Duchu Świętym. Amen. Słuchajcie, radość Pana jest moją siłą, dlatego świat nie może mi tego zabrać, bo On jest we mnie. On jest moim szczęściem, On jest moją Amen. Siłą, On jest moją radością. Amen. To wam chcę przekazać, abyście mieli tak samo jak ja, abyście mieli dzięki temu Jezusowi, który żyje we mnie. To nie chodzi o religijne schematy, to nie chodzi o klękanie, to nie chodzi o w ogóle, wiecie, o jakieś paciorki, to w ogóle nie o to chodzi. Bóg jest Ojcem, który chce rozmawiać ze swoimi dziećmi. To chodzi o serce. Wszystko jest na pułapie serca. Wszystko jest na pułapie serca. Sercem wierzysz ku usprawiedliwieniu, ale ustami wyznajesz ku zbawieniu. Ustami. Ja ustami wyznaję, że Jezus Chrystus jest moim Panem, jest Bogiem nad Bogami, jest Panem nad Panami, jest Królem nad Królami. Hosza, hita, hararaira. Ja modlę się o was, abyście otworzyli swoje serca, aby łuski z waszych oczu zostały zrzucone, abyście zaczęli pragnąć, abyście zaczęli do Niego wołać, aby w waszych sercach był głód poznania Pana, abyście zaczęli Go szukać, tak jak ja Go szukałam, bo ja Go szukałam, ja Go szukałam. Może jesteś w takim miejscu szukania Boga. Nic nie musisz zrobić. Możesz klęknąć sobie w pokoju, gdzie cię nikt nie widzi, a możesz nie klęknąć, a możesz sobie siedzieć, a możesz sobie stać, bo Bóg patrzy na serce. Na serce. Bóg patrzy na serce. Jeśli sercem do Niego zawołasz, sercem, to On ci się objawi, bo Bóg jest duchem i On ci się objawi. Jest duchowy świat, kochani. Duchowy świat. To w duchu toczy się o was walka. Bóg jest duchem i tylko Bóg jest dobry. Tylko On jest dobry. Chwała Najwyższemu. Kasia, Amen. Chodź.